poprzednim odcinku. W końcu wróciliśmy sobie do teraźniejszości. Zobaczymy, co tutaj wyciągniemy za informacje, nie? O ile w ogóle szukamy jakichś informacji. Ups, przypuszczam, że troszeczkę nam trochę zajęło to gadanie o przeszłości. Hehe, jakieś dwie godzinki, hehe, czaisz? Bo jak dodasz czas nagrania per corna, to minął około dwie godziny. Naprawdę coś jakiegoś się wydarzyło? Nie miałem pojęcia. Żaden z tych plików sprawy nie miał aż takich detali. No cóż, wątpię, że byłoby tam coś takiego, co by przeszkadzało prokuraturze. Tym bardziej z kimś takim jak Von Karma. A jak w ogóle szło śledztwo tamtego momentu? Desyry parowały z pokoju ofiary, więc śledztwo walnęło po prostu w betonową ścianę. Dzięki temu zajęło nam cały rok, zanim werdykt upadł. Cały rok? No bo jeżeli dobrze kojarzycie, to rozprawy trwają 3 dni max. To było przed tą całą sprawą z tymi 3 dniami na temat rozpraw długości. Rozprawy nie kończyły się w jeszcze w takim krótkim okresie czasu, jak robią teraz. Rozumiem. Czy kiedykolwiek ustalono, jakim cudem desery ofiary wyparowały? No cóż, tak jakby jego desery były jak zamrożone struktury z ciasta, zrobione z szkieletu. Skoro były zrobione z lodu, to tak generalnie prawdopodobnie się stopiły. Jednakże to nie była nie ta sprawa. O co ci chodzi? To muzeum właśnie trzymało... Było kiedyś budynkiem master, domem Mastera, jego rezydencją. Czyli scena z incydentu IS-7. I to samo miejsce, gdzie teraz jest salon szerbetu. Aż kurczę, mam sprawdzę w słowniku, co znaczy ten szerbet, bo prawdopodobnie to słowo będzie tak często używane. Że matko boska, nie? Aha, nie, to spoko, nawet nie ma takiego słowa w słowniku, nie? Zobaczymy, co powie na to Google. Dobra, więc szerbet to jest sorbet, a sorbet to jest po prostu napój w proszku. Albo owoc. Owoc w proszku. Więc po prostu to jest serbet, tak? Sorbet. Przez 18 lat. Czyli deser ofiary? Ta. Byłaby to po prostu replika oryginału. Dlatego wujaczek nie wyszedł dzisiaj, aby to ogarnąć. I także dla tego staruszka. A więc teraz, chodźmy i sprawdźmy te pokoje. Jest pewne, że on jest w zimowym miejscu. Zimowe miejsce powinno być... Tutaj? Zamknięte. To jest zamknięte. To dziwne. Oni już powinni otworzyć muzeum. Może jest poniedziałek. Poniedziałki muzeum są nieczynne. Panie Shields, bazując na tej ulotce, którą czyliśmy wcześniej, to zimowe miejsce jest tutaj. Aha. Upsi. Naprawdę? Mógłbym przysiąść, że to było to. A więc dobrze. Ogarnijmy. Zobaczymy. Potwierdzimy prawdę sprzed 18 lat. Może przesunęli, po prostu zamienili... O mój Boże! Rozpoznajecie te osoby po lewej stronie? Ja powiem dopiero, jak do nich dojdziemy. Człowieku! Wciąż jest tutaj tak dziwne jak zawsze. Wujaszek Ray zamarznie. Na to, że to zimowe miejsce pasuje do tego nazwa. Jest tutaj jak zamarzarce. Z tymi światłami jak to, jest prawie jakby ten pokój był sam zrobiony z lodu. Myślę, że kontrolny panel z tego... z temperaturą w tym pokoju jest na tej ścianie z tyłu. No faktycznie. Miles, dlaczego nie sprawdzisz, jaka jest temperatura dla mnie? Ujrzę Kray, nie chcę mieć później kuratora za to, co tutaj robił. Nie chcę po prostu tutaj zamarznąć. Bardzo dobrze. Ale jeżeli chcesz się rozejrzeć w pokoju, czuj się wojna, by zostać albo zamarznąć, jeżeli tak żąda twoje serce. Idę po kamerę. Chcę zrobić kilka sobie zdjęć tego miejsca i pokazać to twojemu staruszkowi. Zrozumiałem? Dobra, więc najpierw zacznijmy od tego dzieciaka. Jest jakiś dzieciak z torbą szkolną. Czy on przyszedł na tą wystawę sam? Nawet jeżeli ona puści swoją robotę, aby kierować tym muzeum, naprawdę tego nie łapię. Być może jeden z jego rodziców zna kuratora?
A kurde, tak jakby dozorcę muzeum. A i proszę, zapamiętajcie go, on będzie w piątej części. Znaczy w piątej części, on będzie w piątej sprawie tej gry, więc po prostu zapamiętajcie, jak on wygląda, nie? Dobra, teraz przejdźmy do nich. Wiecie, kto to jest? Ron Delite oraz Desir Delite. Oni byli w drugiej rozprawie z trzeciej części. Ten tutaj osobnik, Ron Delite, był znany także jako Mask the Mask, czyli innymi słowy, był takim złodziejem, który kradnie bardzo drogie dzieła sztuki, no ale niestety, znaczy niestety, udało nam się go uniewinnić, a właściwie no to teraz się może dowiemy, co oni tutaj robią. No i cóż, co na ten temat? Tyś to krzyczy, Mask the Mask tutaj był! Tak, to ja! Jestem Mask the Mask! Dobrze, dobrze, czekaj Roni, jeżeli to powiesz, to zostaniesz aresztowany. No dalej, chyba nie, jeżeli zaplanujemy tego poprawnie, to nie będziemy mogli tego sprzedać. O czym gada ta dwójka? No, a Desir ogólnie nie lubi kryminalistów, ale wygląda na to, że konsultacje z Mask the Mask! Jednak działają i sami zaczęli coś tam kraść. No, troszeczkę podejrzane, ale nie wnikam. Panie Shields, nie mogę znaleźć temperatury. Znaczy, panelu kontrolnego temperatury. A racja! Mają to w miejscu, gdzie ciężej znaleźć. Momenci. Jest zamknięte. Ma sens. Nie chcieliby, aby goście zmieniali temperaturę we własnej sobie. Bazując na tej plakietce, to tutaj jest temperatura 27 Fahrenheita. Teraz jest tak zimno, wujaszek Grey zamarznie na śmierć. Przypuszczam, że muszę znaleźć czyjeś ciało, aby się podgrzać. Może jakiejś przepięknej damy. A, czy starasz się zamarznąć na śmierć razem? Starasz się zarośmie na śmierć włosy tych... Mroźnie chodzi? Oczywiście, że nie. Może się ogrzej o tą kart Justin Courtney, jeżeli by to była. Są tutaj jakieś dwie struktury na wystawie? Te struktury to repliki tego, co wyparowało 18 lat temu. Jestem pod wrażeniem, te struktury są zrobione z lodu. Tak? Mój ojciec nigdy nie mógł zobaczyć tych lodowych struktur, a teraz, 18 lat później, ja stoję tuż przed nimi. Miles, wybacz, że ci przeszkadzam, kiedy tak się zamyśliłeś. Czy mógłbyś zwrócić się w tą stronę? Znaczy, mógłbyś się trochę zwrócić? Tak jak to? Pewnie nam potę robi. Tak, tak. Jak tak? Mniej więcej tak. He? Panie Shields! Ty chyba nie... Powiedz, sir! Panie Shields, proszę, nie rób mi zdjęć. Aha, wybacz, mój błąd. Po prostu chciałem być pewny, że kamera działa. Ten aparat, no na raczej staro. No tak, cóż, to ponieważ on jest jeszcze takim starym rodzajem. To się drukuje od razu zdjęcie. Haha, widzisz, to jest kamera natychmiastowa. Automatycznie robi pokazuje zdjęcie pod jak się jej wystrzeli. Niezłe, he? Tak, wiem o tym. Jednakże nigdy takiego nie używałem. Haha. Ha, ha. Jednak wiesz to wszystko, naprawdę jesteś synem staruszka. Mógłbyś się troszeczkę ruszyć, chcę zrobić zdjęcie temu pokojowi. Jego twarz zrobiła się bardziej poważna. Prawdopodobnie myśli na temat incydentu IS-7. Człowieku, zrobiłem ich wiele, że już są wydrukowane, widzisz to? Pokazuje mi twarz bez mojej odpowiedzi. No cóż, ja mam jeszcze jedno pytanie dla ciebie, panie, wiem to wszystko. Czy ty wiesz, co te dwie struktury prezentują? Wiśniaki oraz byka? Te struktury to... Ha! Wiedziałem! Te struktury to byk oraz wiśniaki z konstelacji zimowej. O, bingo! Nieźle, Miles, i Pergor też! Ciekawe, skąd wiedziałeś? No bo w sumie, jak widzę... nie wiem, no kobietę czy kogoś w płaszczu jakiegoś dzieciaka, to oczywiście dwie osoby, a mówimy tutaj o konstelacji gwiazd, no to oczywiste, że pomyślę o bliźniakach, a widząc byka, no to chyba oczywiste, że pomyślę o byku, nie? Prawdopodobnie nazywali, dlatego nazwali ten pokój zimnym miejscem. To pałasem? Wujaszek Ray, czuję się troszeczkę podjarany dzisiaj, więc a nie, honorowy, nawet nie honorowo. Jak to było słowo? Nie miło, tylko że jest dobroczynny? O, właśnie, jestem dobroczynny dzisiaj, więc daję ci kopię tego zdjęcia. Dzięki. Właśnie, przeczytajmy te informacje na temat... Czy te repliki z konstelacji były zrobione 18 lat temu? Tak, wyglądają jak te dwie struktury, które także zostały zrobione z Shebertu. Co pisze na temat incydentu IS-7?
Prokurator, mam pewną karma. Dobra, co sądowy, Gregor Edgeworth. Ciało Isaaca Tobera zostało odkryte w środku skrzyni z czekolady zrobionej przez Jeffrey'ego Mastera. Śmierć była z powodu uderzenia w głowę przez lampę z kamienia. Krew na niej została. Oskarżony pan Master został uznany winnego morderstwa i aktualnie jest w areszcie. Ale jeżeli wyjdzie w spaki, to co, przekreślicie to i napiszecie dobra, wyszedł spaki. Wiarze Kray widział tylko prawdziwe struktury na zdjęciach. Ale te wyglądają jak prawdziwe. To było to, co chciałeś mi pokazać? Tak, że twój staruszek chciałby cię zobaczyć. Nie chciałby zobaczyć. Bardzo mi przykro, wiarze Kray nie miał pewności, aby przyjść tutaj samotnie. Nie musisz przepraszać. To była dobra okazja, bo inaczej na temat sprawy okolica. To oznacza wiele dla mnie. Więc chcesz jeszcze raz zobaczyć to zdjęcie? Zrobić kolejne zdjęcie? Nie, dzięki! Czy idziemy? Szkoda. O, to ta lampa! Ta lampa świeci się tutaj przy konstelacji. Rozumiem. Wiśniaki oraz byk to konstelacja, która jest widziana w zimę. Skoro jest to zimowy pałac. Być może to wyjaśnia konstelację zimową zrobioną z Sopretu? Patrząc na ulotce, te inne pałace są zrobione z kryształu. Na przykład letni pałac może bardziej się pasowałby do zrobienia z rozprodzonego lodu? No cóż, to nie dokładnie ta sama rzecz, co jest w tym pokoju. Maj, skoro przyjdziemy tutaj cały czas, dlaczego nie rozrzedzimy się trochę? No cóż, skoro ten pokój jest taki zimny, pomyślałem, że chciałbym iść do ciebie dla niczego pokoju. Jeżeli jest tak zimno, dlaczego nie pożyczysz mi swoich ciuchów? A w zamianę ja pożyczę sobie twój płaszcz. Nie, dzięki! Okej, więc jednak zostawię tu jeszcze na chwilkę. Aha, panie teleport. Gigantyczny blok z lodu jest tutaj wystawiony. Wyglądałoby na to, że jest bardzo ciężki. Nie, w środku musi być zamrażony. Ale na zewnątrz jest tutaj obraz gwiazd i jakiś napis. Pliady? Tak jest znano jako 7 sister. 7 sióstr. Konstelacja gwiazdowa, która jest częścią byka. Ale ta gwiazda, by być pogrupowane razem jako jedność, sposób, jacy pierwotni ludzie musieli to patrzeć, to musiało być niewiarygodne dla nich. Dobra, no to teraz, jeżeli mamy zdjęcia tego pokoju, to chodźmy sprawdzić inne pałace. Może zobaczymy je wszystkie, skoro już tu jesteśmy. Przypuszczam, że masz rację. Ten krzyk właśnie teraz! To dochodziło przy fontannie, chodźmy, Miles! Larry! Co Larry robi w tej grze? Nie jestem Larry! Jestem Larry z Duna! Ktoś tutaj zajął na podłodze. A ten człowiek tutaj to? Larry! Co ty tutaj robisz? Nie! I jeszcze ciemy! Co się tutaj do końca zdarzyło? Edgy! Ja widziałem coś! Czyli nie będę zobaczyć! Podobnie! Larry, uspokój się! Dlaczego on tutaj zemdlał? Ja niczego nie zrobiłem! Po prostu upadł tak nagle! Ten człowiek! To nie może być! Tak, ten gościu z przeszłości. O, Kate Holt! Też z przeszłości. Wybaczcie, ale co się tutaj dzieje? O, też jest ten dzieciak! Znaczy dzieciak, ta farmaceutyczka. Nie możecie robić takiego hałasu w muzeum, chłopaki? Ludzie, nikt nie widzi, że ktoś uzemlał? He? Ten zapach to... Na to, że wciąż oddycha, ale jest w złej sytuacji. Miles! To nie jest tutaj bezpiecznie! Wydostajmy każdego stąd! Każdy! Uciekajcie z tego pokoju! Tutaj jest jakiś trujący gaz dochodzący z niego! Aha, wąchaliście trujący gaz i jeszcze żyjemy? Nie no, logika. Ha. O, pochodzą podobnie, pozdro. Panie Shields, jak jest, się czuje ofiara? Ja to, że oddycha. Wdychała się tylko mało tego trującego gazu, ale wciąż jest nieprzytomna. Bazując na doktorze, w ambulansie, nie było jakichś konkretnych ran czy czegoś innego. Ran wewnętrznych czy ogólnie innych. Dzięki tej szybkiej reakcji udało nam się ocalić go, zanim to zaszło za daleko. Ale jeszcze nie wyzdrowiał. Musi być traktowany bardzo profesjonalnie do lekarzy. Rozumiem, panie Shields. Czy on był jakimś znajomym? Można by tak powiedzieć. To był dany Gustavia. Był obowiązany w incydent IS-7. To ten typek, szef?
nieco był powiązany z prawem sprzed 18 lat. I ten inny gościu czuje się dobrze. Czy on jest twoim przyjacielem, Miles? Tak, mógłbyś tak powiedzieć. Cieszę się, że nic się stało, Larry. Co, jakby mu tak powiedzieć, miał oznaczać, Edgy? Jak możesz tak traktować przyjaciela z dzieciństwa? To było takie głupie. A także, jestem taki ubrany, nazywam się Loris Donen, no wiesz? Nie nazywam się Larry, jestem Loris! Ten człowiek to Larry Butts, który chciałbyś nazwać go Loris Donen. Jest czym więcej niż tylko kłopotami, ale był jeden z moich przyjacielu od podstawówki. Jaki czas temu obudził się w niego artysta i twierdzi, że nazywa się Loris Donen. Ale Butts to jest po prostu imię, które pachnie zbyt wiele. Naprawdę, wasza dwójka jest przyjaciółmi z dzieciństwa. Lepiej zraportować to twojemu staruszkowi także. Wiem, że to da mu radość. Zawsze martwisz się na temat tego, że nie będziesz miał żadnych przyjaciół. Kurde, ale Larry... Znaczy, Larry ma swoje animacje, które miał oryginalnie, tylko od boku tak idiotycznie wygląda, nie? A propos, Loris Donen jest leworęczny. To dla ciebie, Archie, czy jest... Cieszysz się, że masz takiego fajnego koskajka? Mój ojciec martwiłby się na temat czegoś takiego. Tak, martwił się na temat czegoś takiego, a tak inaczej, co ty tutaj robisz w takim miejscu, kto Larry? Ja mi leraciu, bo czy jestem Loris! Co tutaj robisz w miejscu takim jak to? Fix, nie bądź na mnie takiego zagadasz! Nie zwolisz mi? Nie zwolisz mi? Tutaj czyjś lepsze, żeby studiować arcydzieło. Chciałem tutaj wziąć także menu na randkę, więc po prostu sobie sprawdzałem, co tutaj jest wcześniej. Czy ty nie używasz tych obrazów jako wymówki, aby iść na randkę? Nieźle, Loris. Może możesz przedstawić mi jakiejś ładnej dziewczynie następnym razem? O, to teraz jak o tym gadasz, to mój... Gadasz moim językiem, chłopie! Myślę, że dostaję ból głowy. Tak w ogóle, Loris. Czy zauważyłeś cokolwiek dziwnego, kiedy znalazłeś ofiary? No, nic dziwnego. Nic, co byś powiedział... Nic, co by nie sprawiło, że powiedziałbyś... Widziałem, że... Ja widziałem coś, co nikt nie będzie zobaczyć. A to, tak, to, znaczy... W końcu koczony, kiedy ja widziałem tego stary różka, który nagle tak na mnie spadł. Nie widziałem niczego takiego, przynajmniej raz. Czy to nie jest to, o czym teraz gadasz? Izolaris! Odwiedzający, życzymy sobie przeprosiny za to, co się wydarzyło. Jestem kuratorem tego muzeum, nazywa się Katarina Hall. Jest także jedną z osób powiązanych, jest S7. Witaj, witaj tutaj, panno Kati. Monsieur Shields, dziękuję za twoją asystencję. Oda kobietą, którą widziałam w recepcji. Widziałem, my widzieliśmy recepcji, więc ona jest tutaj kuratorem. Jaka animacja. Boże, w ogóle jak ona jest kurde piękna, ja pierdzielę. Chyba najładniejsza ze wszystkich postaci z Ej Saturni, nie? Przepraszamy za to, co się stało specjalnie na dzień otwarcia. Nie. Nie musisz przepraszać za takie rzeczy, panno Kate. A, i prawie co wspomniałem, pozwól mi przedstawić ciebie komuś. To jest Miles Edgeworth. Jest synem Gregorego Edgeworth'a. O, Mozzie Edgeworth! Fajne plecy. Och, jak wspaniale! Spotkałam syna po 18 latach. To honor dla mnie, by cię poznać. Obrońco sądowy Miles Edgeworthie! Wow, to było wspaniałe! Wciąż masz ten złoty głos, panu Kate. Szkoda, że Percord fałszuje, jak ja pierdolę. Właściwie jestem prokuratorem. O, więc jesteś prokuratorem? Moje najszczersze przeprosiny, Mossy Edgeworth. Ta kobieta jest bardzo miła, ale troszeczkę dziwna. Kenny, czy mogę tutaj twoje zabrać tutaj? Bardzo proszę. Och tak, jeżeli tak bardzo nalegasz. Dlaczego zresztą jej autograf? Hej, nie mów mi! Nie wiesz, kim ona jest? Mój, ty naprawdę nie zwracasz uwagi na najnowsze wiadomości, czyż nie, Miles? Co? O co jest tym dziwną atmosferą? Ona jest super gwiazdą, gwiazdą, jako aktor, który gra w wielu muzykalach i filmach, jest także dobrą piosenkarką. Właściwie ja jestem kuratorem w tym muzeum, ja już odeszłam ze sceny. Zakończyłam filmowanie mojej roli do ostatniego filmu kilka dni temu. Moi współaktorzy powiedzieli, że przyjdą kiedyś tutaj i... Co? Odprzyjdą to jak otworzę drzwi. I tutaj jesteście, Monsieur Artist. Wracam do tobie. Dzięki bardzo, Katie! To będzie dla mnie skarb na resztę mojego życia! Z
Cóż ty wygląda na to, że ja i Loris dzielimy to samo zainteresowania, czyli panienki. Jakbym nie zauważył. Lary, powiedziałeś, że chciałbyś studiować tutaj ten... dzieła. Dlaczego nie praktykuję... Chyba... Czy ty praktykujesz także malowania? Skoro ci tutaj jako... budzą pani Hall. O, to byłby honor dla mnie, aby on artyst zaskicował nasze dzieła. O, przypuszczam, że nawet ty masz dobre pomysły czasami, Edgy. Zrobię trochę szkicowania dla Katie tutaj. Haha, co za ciekawa osoba. Wybacz te problemy. Wyglądało na to, że kim była ta kobieta, którą z tobą wcześniej? O, to była Madame Delicia Scones. Ona właściwie jest asystentką w aptece Monsieur Gustavie. Nawet jak powiedziałam, że jest farmaceutyczką, skoro to jest muzeum, tylko tak prowizorycznie? Jestem jedną osobą, która tutaj właściwie pracuje. Ja nie mogę odejść od mojej pracy na zbyt długo. Delicia Stones. Wierzę, że słyszeliśmy to imię wcześniej, panie Schiltz? Ta, na to, że ten cały gang Sinetu IS-7 jest tutaj. No cóż, wątpię, że to przypadek. Monsieur Schiltz, Monsieur Edgeworth. Czy chcielibyście trochę gorącej herbaty? O! Herbata panny Kate! To wraca mnie wstecz! Tak, jeżeli można. Te same odgłosy i pewnie te same animacje teraz będą. Może jeszcze po prawej stronie ekranu. No, po lewej. Teraz muszę odejść. Muszę wyjaśnić sytuację z innymi odwiedzającymi. A więc dobrze, dziękuję za wszystko. Mówisz, że robisz tyle ukłonów, ale dziękuję. Ten zapach to jest herbata celerionowa. Powinien ją wypić, zanim będzie zimna. O, ta herbata ma bardzo wielką jakość. Idę na aromat cytryny. Gadasz jak ojciec. Sprawia, że wzrasta twoja koncentracja, prawda? He? Ha, 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 twój staruszek powiedział dokładnie tą samą rzecz 18 lat temu. Ale wtedy było naprawdę zimno, a dzisiaj jest ciepło. Herbata jest ciepła. Tak czy inaczej. Ty nie myślisz, że ta właściwa sytuacja jest raczej dziwna? Nietypowa? Może być, że każdy jest powiązany z tą sprawą sprzed 18 lat i jest nagle w tym muzeum? Tak, chciałbym... Chciałbym być tutaj powiązany w tą sprawę. Czy to jest możliwe? Co? Panie Edgeworth, serio jest w porządku? Nie, ja przepraszam, co tu ja robię jak Gumshoe i Kay Faraday? Przecież to jest po prostu... Przyszliśmy odwiedzić muzeum i nagle mamy wszystkich naszych ziomków tutaj? Panie Edgeworth, panie Schiltz! Ja tutaj zagrzymałem jak tylko mogłem, kiedy słyszałam, że byliście tutaj otruci przez gaz trujący. A, moja słodka kochana Kay. Jak temat na... co na temat przytulenia się po tym, jak byliśmy tak dalej od ciebie przez długi czas? Nie! Jezu, jesteś perfekcyjny w porządku? Nie mogę wierzyć, że martwiłeś nas tak bardzo. Detektywie Gumshoe. Co to ma wszystko znaczy? Czemu tutaj przyniosłeś Kay? Bardzo przykro, sir. Wiedziałem, że ten gaz jest niebezpieczny, więc starałem się ją powstrzymać. Ale nieważne jak bardzo biegła, jak ja biegłem, i biegłem, i biegłem, i biegłem, i biegłem, nie mogłem dobiec. Ha, ha, ha. Kiedy to chodzi do biegania, uciekania, nikt nie jest szybszy niż ja, Takarasu. Ale nie biegłeś z dala od niej. Panie Edgeworth. Kurde, jaka maska! Jestem! Jestem! Kurde, jakby powiedzieć, digam sobie niemisowy. Jestem gumą na bucie! I teraz zostanę mordercą! Przez tę maskę nikt mnie nie rozpozna, haha! Panie Edgeworth, wszystko ustawione! Idę sprawdzić miejsce zbrodni! Skoro ciągle mogą mieć zasiady trudzizny do pokoju, poproszę każdego, by tu poczekał! Bardzo dobrze, liczę na ciebie! Powodzenia tam, płaskostopie! Aha, obraziłeś go tak jak Sebastian. Wow, gam jest taki wspaniały, wygląda jak prosty detektyw! Ale to tym kim jest? Tak, Edgeworth, gada? Panie Edgeworth, na to, że gazrujący wyparował, sir. To co, wchodzimy? O mój Boże, drabina. Detektywie, możesz mi wyjaśnić, jak wygląda ten letni... letni pałac? Tak, sir. Zacznę od wystaw. Po lewej jest statuetka z dwoma ludźmi. A po prawej jest statuetka jakiegoś zwierzęcia z dwoma rogami. Statuetka dwójki ludzi i statuetka zwierzęcia z rogami?
Czy to jest dokładnie ta sama rzecz, którą widziałem w Pałacu Zimowym jakiś czas temu? A także pokój jest mokry i woda jest w ogóle tutaj wylewa się z systemu nawadzającego. Także sprawiło, że gaz nikogo już więcej nie zrani. System nawadzający. Czy był tam ogień w pokoju? Nie widzę żadnego śladu ognia. A także ten alarm ognia nie został włączony, sir. Spryskiwacze w tym muzeum raczej detektują obydwie smok oraz ogień. Jeżeli wykryłoby śmiech, dym, to by wysłało alarm do ochrony. Aha. Myślę, że gaz trujący mógł włączyć alarm w pokoju w ochrony. Czy był ktokolwiek w ochronie na ten moment? Jedyna osoba, która pracuje tutaj, to kurator pana Katherine Holzer. Ona była w recepcji, po drugiej stronie niż ten pokój bezpieczeństwa. Czy pana Hall włączyła zraszacze? Czy ten zraszacz może być tylko operowany z budki bezpieczeństwa, Holzer? Gdyby było to automatyczne, to by waliło wodą we wszystkich tych wystawach. Skoro system jest manualny, to sytuacja może być sprawdzona i tylko włączyć te wygrywacze, które są potrzebne, zraszacze. Przypuszczam, że to bardzo ważne w takim miejscu jak to, ale tylko muzeum. Bry, ale jest bez zimy w tym pokoju, sir. Czy nie powinno być jakieś letnie miejsce? Czuję się bardziej, jakbym zamarzał w zimę. Czekaj, auto to na pewno było... Nie, czy było Spring, to chyba było... Lato, tak? Nie, Spring to było las, no a autum to jest faktycznie lato, tak? Jesień, to jest jesień. W jesieni jest zimno? Sprawdziłem tutaj termometr. I pokazuje się 7 stopni Fahrenheita. Nie mogę w to uwierzyć. Dlaczego jesienny pałac miałby mieć taką samą temperaturę jak w miejscu z zimą? Mogę sobie robić jaja? To wszystko, co teraz wiem, sir. Ustalę, co jeszcze mogę i dam ci kolejne wezwanie. Rozumiem, liczę na ciebie, detektywie. Bo może jest tutaj coś dziwnego? Może w innych pokojach też są byki i piśniacy. Dobra, to co teraz się stanie? Co Gabi powiedział? Powiedział, że czuje się bardziej jak w zimę niż w jesień. Nie łapie? Nie mogę wyjść do tego pokoju własnej sobie. Ale możliwe, że środek wygląda dokładnie, że zajrzymy potem jak policja to sprawdzi. A, chciałem wiedzieć, jak to jest tam w własnej sobie. Czy nie ma kogokolwiek, kto by widział na temat tego wypadku? A, jest ktoś. Przyjaciel Nice'a, prawda? Przyjaciel? Pomyślałem, że to nie będzie potrzebne, ale nie mamy wyboru, jak go wysłuchać, co ma do powiedzenia. Dobra, gdzie on jest? Czekaj, masz na myśli? Tak, starego samuraja. O, jest i tutaj tak lekej! Wyglądasz tak słodko jak zawsze! Ha, długo czasu się nie widzieliśmy. To jest Larry, czy nie? Okej, właśnie teraz nazywam się Loris! Smartystą, to właśnie dlatego. A, więc to jest imię twojego długopisu, Loris. Ej, znaczy to jest takie twoje imię pisemne. Florist to bardziej artystyczna forma od Larry. Wow, naprawdę jesteś dobrą dziewczyną, okej? Nie, jak leci tutaj. Larry, mam wiele rzeczy, o którą muszę się z ciebie zapytać. Co to jest? Nie mów mi, że podejrzewasz podobnie. Mówisz to, ponieważ ja byłem pierwszy na miejscu zbrodni i muszę być dumajcem, czyście? Nie powiedziałem czegoś takiego. Chciałem tylko powiedzieć, żebyś powiedział mi, co widziałeś. Powiedziałeś, że widziałeś coś, co nikt inny nie mógłby zobaczyć, czyż nie? Ale teraz ja mówię, że nie widziałem nic i ja niczego nie zrobiłem. Prawdopodobnie. O mój. Niezbyt pewny na końcu tutaj. Czy były to jakieś problematyczne okoliczności na temat tego człowieka? I było takie powiedzenie, że kiedy coś śmierdzi, to przeważnie pac. I wciąż to jest prawdziwe, 26 lat później. Ktoś mu powiedział, że ma tendencję, aby robić kłopoty. I to jest aż legendarne. A to, że zrobił jakieś ponowne problemy. Nawet bez zrozumienia tego. Ja muszę spróbować się postarać dostać do niego prawdę. Logika? Logik cheese? Moim celem jest ujawnić cokolwiek Larry chowa. Jednakże. Ja nic nie widziałem, nic nie zrobiłem! Obronna? Larry jest ekstremalnie problematyczny i problematycznym człowiekiem. Dopóki się nie uspokoi, muszę czekać.
Najpierw zapytam się go na temat jego celu. To nie jest coś, czego nie zniosę. Zakończę to bardzo szybko. Dlatego Logic Cheese. Zaczęty. Jaki był twój cel przyjścia tutaj? Co? Czy ty mówisz, że ja nie należę do tego miejsca? Hej! Jeżeli będziesz mówił, to wtrzymaj tą pozę, więc mogę zrobić ci podszczep. A wtedy rozerwę to na pół. Larry! To stanowisko, które właśnie zrobiłeś, jest pełne problemów. Co jest z tobą, Edgy? Czy to nie jest ta sprawa? Jaka jest sprawa z moimi stanowiskami? Ona jest poważna. To było niepotrzebne stanowisko. A. Muszę przyznać reakcję mojego przeciwnika i uczucia, a uderzyć go prawidłowo przy odrzysu. Tego żartowałem! Nigdy nie rozerwał mojego obrazu, oczywiście! To praca artystycy, co nie? Nie myślę, że ktokolwiek... że jakakolwiek twoja praca była arcydziełem. Nie patrz na mnie z góry! Są ludzie, którzy rozpoznają moje zdolności jako artysty! Ci ludzie są ślepi. Będę z moją dziewczyną, ale naprawdę lubi zakochała się w moich malowidłach! Dlatego ja szkicuję wszystko, co moja dziewczyna lubi! Tyle, dlaczego jesteś tutaj sam? Co? Ty gościu nie może czasem spędzić samotnie czasu od dziewczyny? Idź spędzić czas z nią! Kurde! Betty powiedziała, że jesteśmy jak... że ona jest wiśniakiem. Wiśniak... znaczy ma rany w porze. Marceń, tak. Marceń. Ma znak zodiaku, wiśniaki. Pomyślałem, że byłaby szczęśliwa, gdyby pokazał szkic tego na zadanie i randce. Czy naprawdę masz takiej pewności w realizowaniu szkicy? No cóż, nie jestem aż taki pewny na temat tego. Ale pomyślałem, że byłaby szczęśliwa, gdybym ja naszkicował jej astrologiczny znak zodiaku. Ha, rozumiem. To tak jak ty. Aby wywrzeć wrażenie na Mandy, przyszedłeś tutaj, aby zobaczyć tą strukturę dziewięć, czyż nie? Jak? Jak ty to ustaliłeś? Ponieważ powiedziałeś mi. Cóż, nie mówię innego słowa już. Nareszcie zdołałeś się zamilczeć. W tej sprawie będzie jeszcze bardziej niedorzeczny na temat moich pytań. Postaram się dowiedzieć, co on robił aktualnie w tej galerii. Jak nie muzeum. Ujawnij jego prawdziwe motywy. To nie powinno zająć zbyt długo. Ty. Coś ty w ogóle robił w tej muzeum? Co, o co chodzi z tym złojrzeniem? Naprawdę nie wiem, nie ma to nic. Nie miałem szkicownika, więc po prostu sobie chodziłem po fontannie patio. Przepraszam, co? A nie, ulotki. Ulotki. Czy nie dają ulotki w recepcji? Po tym jak zapłacisz za wejście? Nie umie, że się włamał. He? O! To się zgadza? A więc? Wydaje mi się, że nie są za darmo, he? Nie mów mi, że się włamałeś bez płacenia. Bardzo mi przykro! Nie chciałem zrobić czegoś takiego złego! To tylko po prostu... nie było nikogo po prostu w recepcji! Dlatego pomyślałem, że mogę sobie tutaj wyjść za darmo! Pani Hel tam nie było? Cały czas atakuje, masz dziwne. Pana Hel nie była w recepcji? To udało się, że... Nie wydało na to, że ktoś kogokolwiek był przy biurku. Jakby o tym pomyśleć, ja bym przypowiedział coś takiego, że pana Hal była zajęta rzeczami, z tymi zraszczami w biurze ochrony. Z powodu tego wypadku ona musiała zostawić recepcję. Biedna Katie! Miała tyle problemów, aby otworzyć to miejsce, ten bałac. A teraz te muzeum... gwiazda tego muzeum, zimowe miejsce, pałac jest kompletnie zrujnowany! Ty bardzo informowany na temat tego zimowego miejsca dla kogoś, kto nie miał ulotki. Zimowy pałac jest twoim celem, a struktura Gemini była zlokalizowana. Tam była zlokalizowana. Nie wiedziałeś mieć spojrzenie, gdzie jest zimowy pałac z całego początku, czyż nie? Żyjak! Jak ty mnie odnalazłeś? To się zgadza! Moim celem było, aby zobaczyć tą strukturę Gemini. Bliźniaków, od tego początku zimowy pałac był moim powodem, którego tutaj przyszedłem! Przyznam się. Nie może powiedzieć niczego na temat tego typa. A więc teraz znacie informacje na temat dotyczące zimowego pałacu. Może wciąż będzie miał dłuższe walki. Będę oglądał jego reakcję i wyciągnę od niego informacje, które potrzebuję. O mój Boże! Larry,
Widziałeś cokolwiek w zimowym pałacu? Wciąż na temat tego gadasz? Nie powiedziałem, że nic nie widziałem? Zacząłem myśleć, że to nie byłby dobry pomysł, aby przejść do tej galerii. Potrzebowałem odejść tak szybko, jak spróbujemy spotkać się z moją dziewczyną. Nie mam wystarczająco wskazówek, aby przejść dalej. Może powinien spróbować innych... Gdzie coś kupię? Jak wybieram drugą opcję, to proszę właśnie pierwsza jest prawidłowa. Jak wybieram pierwszą opcję, to druga jest prawidłowa. Larry, czy ty także słyszałeś do zimowego pałacu? Co z tym? Ten spok nie zofania. Jasne, starałem się wejść, ale... Znaczy, nie mogłeś wejść? Starałeś się wejść, ale nie mogłeś właściwie wejść, prawda? Tak. To się zgadza. Chciałem wejść, ale... Ten stary typek zemdlał. I ja byłem troszeczkę wystraszony. A więc nie mogłeś wejść do środka, ponieważ ofiara była już zemdlała? Tak. Wpadł prosto, wypadł z tego zimowego pałacu. Jasne, że ofiara miała być w jesiennym pałacu. Jeżeli to było dla tego trującego gazu, to już szkicował tych teraz Gemini. Larry, musiałeś pomylić sobie jesienny pałac z zimowym pałacem. Tak czy inaczej, celem było naszkicowanie tego szkica. Ha, to będzie już też na wskazówka. Być może powinienem teraz użyć tej wskazówki. Przyszedłeś tutaj, aby naszkicować strukturę dla swojej dziewczyny, czyż nie? Nie myślę, że podał się aż tak łatwo. Nawet po tym, jak ofiara zemdlała, wciąż mogłeś zobaczyć środek pokoju od zewnątrz, prawda? No cóż, ja być może mogłem leciutko zerknąć, ale... Nie ma dowodów, że widziałem cokolwiek strasznego tam w środku, prawda? Zakryłeś swoje oczy. Mój, jestem zawiedziony w tym, jak to wszystko wyszło. Larry, widziałeś coś strasznego na miejscu zbrodni, czyż nie? Edgy, ty możesz leć w moich myślach? W tej sprawie nie ma punktu, abym już się w dury trzymał swoimi sekretami. Ha, szachmat. No i widziałeś wszystko na temat własnej sprawy. To była kompletna strata czasu, ale nareszcie, to jest szachmat. No to gadaj co wiesz, a potem jak ci podskażę odznakę. Miałem moje oczy naprawdę... Znaczy chciałem po prostu zobaczyć tą strukturę bliźniaków. Wspomniałeś, że struktura bliźniaków, o niej wiele razy, ale... Nie wierzę, że ta struktura, którą widziałeś, to byli bliźniacy. Że jak? Że nie by sobie jej wyobraziłem? To był miraż? Myślenie Larry'ego. Larry musiał pomyśleć, że widział zimowy pałac. Tego dowodu pokazuje, co Larry naprawdę widział. Proszę, spójrz na tą ulotkę. O, mamy tutaj w końcu stopnie Celsjusza, fajnie. Ja nie wierzę, znaczy bo Anglicy chyba raczej używają tych Fahrenheit'a i cały czas jest w tekście jakieś, nie wiem, 77 Fahrenheitów. Ja myślę, co to kurde jest, znaczy nie, że co to kurde jest, ale ile to jest stopni. Panna i waga są w... Aha, lato i w jesieni. W jesiennym miejscu. A nie, aha, nieważne. Powinien być kozioł. Baran, ryby. Rybnik, wodnik. Oraz kozioł. Tam są ich struktury. I wyglądało na to, że mogę potwierdzić, że struktury Gemini'ego są w zimowym miejscu. Tym bardziej te struktury widziałeś nie mogły być bliźniakami. Wiedziałem! A? Spodziewałem się, że będzie bardziej zszokowany. Wiedziałem, to było troszeczkę dziwne. Wiedziałem, że widziałem jedną bliźnię. I tam transformację, to nie był miraż. Transformację? Mówisz? O! Jesteś ciekawy także, Edgy? No cóż, nie ma nic za darmo, ja więc ci pokażę. Pokażesz mi? Co dokładnie? Narysowałem obraz tej sceny, którą widziałem wtedy. Ale naprawdę nie wierzę w to, co narysowałem. Rysunek? Jaki rysunek? Ten tutaj właśnie. Co? Co? Co to ma być za jakiś dziwny obraz? Czy struktura płakała krwią? Loris! To zdjęcie straszne! Okej, tak mnie wystraszyło. Ta struktura bliźniaków nagle transformowała się w boginię tuż nad moimi oczyma. Może się dopiło?
Może się topiło i tak naprawdę to nie był lód, tylko jakieś kurde ciacho. Krem, znaczy jakiś krem i to się zaczęło topić. I dlatego jest tam jakaś różowa plama, która już wyschła. Trochę nielogiczne, ale wciąż. Ma sens, nie? Ma sens. Nie mogę pomóc, ale krzyczeć! Ofiara nagle rozmawiała tak, że nie było zaskoczeniem dla mnie. Co masz na myśli, kiedy powiedziałeś transformację? Naprawdę nie rozumiem tego w własnej sobie, dolna część ciała po prostu się zamieniła w rybę! Bogini rybna, to byłaby... rybni... ryb... kurde, pikę, piskę... te ryby, przecież nie? Mitologii. Te ryby reprezentowały rybie bogini, jej syn przecież w to przetransformował. Naprawdę, więc... piskę jest tylko jakąś dziwną inną rybą? Edż! Nie myślisz, że ta struktura jest nawiedzona, czyż nie? Te łzy krwi zwróciły się nagle... zamieniły tą... bliźniaki w rybę! Niedorzeczność! Po prostu pomyliłeś sobie ryby z bliźniakami. A ja wątpię, myślę, że nie. O! Dałeś sobie jego sketch do organizatora? Nawet w szkicach to mogło być użytecznym kawałkiem dowodu. Jak mogłeś? Ale to jest dziwne. Dlaczego tylko lona połówka się zamieniła? Wujaszek Rey jest troszeczkę ciekawy na temat tego, co się wydarzyło w tej jesiennym pałacu. Dokładnie, znałem się, czy ktokolwiek naruszał te ryby? Tak, Edge Urkada. Moment, ja muszę coś tutaj zobaczyć. Okej. Okay. Piskę z to ryby. No, wiedziałem, dobra. Tak, Edge Urkada. Nie, Edge Urk, nie? Znaczy Gansu. Panie Edge Urk! Skończyliśmy przeszukiwanie pokoju. Nie ma tutaj już zagrożenia trucizną, więc możesz wejść na miejsce zbrodni. Dobrze, nie zła robota tak chwilę. Byłoby na to, że możemy być teraz do jesiennego pałacu. Niezły timing, panie detektywie. A więc idziemy. Chcę zobaczyć te ryby. Jeżeli Kai idzie, to ja także. Planowałem go wziąć tak czy inaczej. A więc dobrze, udajmy się teraz do jesiennego pałacu. Kurde, nie wierzę, Larry ma dziewczyna i tak chce iść, bo okej, tu jest. A więc to jest jesienny pałac. Ej, faktycznie tam jest ogon ryb. Wyglądałoby na... przypomina trochę zimowy. Czekamy na ciebie, Sir. Ha? Czy ty nie jesteś ten Harry Potts? Śle, jest ze mną Riz Dole! Tak w ogóle to było nawiązanie do pierwszej części i drugiej rozprawy. Tak Gumshoe do Phoenixa powiedział, że nie jesteś przypadkiem ten Harry Potts, kościół? No właśnie tak jak teraz tutaj było, nie? A tak naprawdę się pomylił. Nie masz na ten temat, detektywie, twój raport, jeżeli można. Jasne, Sir! Więc odkryliśmy, że został ukryty gaz, który miał coś spalić. I skoro było ciepło... kiedy to kryliśmy, to jeszcze butelka była ciepła, więc to może być powiązane. Czy to było użyte, aby coś podgrzać? Może rybę? Znaczy rybę, wiśniaki? A w ogóle co tutaj robi ta drabina? Prawdopodobnie była użyta dla osoby, która dawała tą truciznę. Ślady trucizny zostały... były pod tą... pod tym szkłem tutaj. Struktura ryb... Na to, że wiesz na ten temat, Sir. A więc dobrze, skoro wiesz, że ta struktura obok czym jest? Jesteśmy w jesiennym pałacu, to powinien być to... Kozioł. Jak się słyszało od pana Dżorfa, myślałem, że to był byk. Sam. Odrzuciłem to, co... Było przykryte jakimś dziwnym ubraniem, materiałem. Przecież to jest fluorescencyjne ubranie, zamiast się co on tutaj robi. Dowody tu jest 7. Nieważne, co, czy jak to się tutaj dostało. Struktury w tym pokoju są wszystkie pokryte tym materiałem. A ponieważ są ukryte, to sprawiło, że chcę zobaczyć je jeszcze bardziej. A więc się przyjrzyjmy. Zdejmuję materiał. Będą puste? A co się zrobiło? Wow, są przepiękne. Chyba nie myślisz, czy transformacja, którą Larry widział, ja przepraszam, może spojrzeć na to, żeby znaleźć sprzeczność. Jesteśmy w miejscu, gdzie są cztery te. Jesteśmy w jesiennym miejscu i to by się zgadzało. Aquarius jest rybą? Nie, Aquarius jest tą. Syreną. A bliźniacy są w...
bliźniacy są w zimowym budynku razem z Taurus, znaczy z bykiem. Czyli innymi słowy, jest tutaj sprzeczność w miejscach, o których mówimy. Czy faktycznie moment, kiedy to ubranie zostało zdjęte, z tej części pisk... ryby? Nie, syren. Zobacz, Eddie! Czy to nie był cud, czy pomyłka? Nie umiera żadna pomyłka. Hej, Miles. Jest tutaj coś dziwnego na temat tego pokoju. Wygląda dokładnie tak samo, jak zimowy pałac, który byliśmy momencik temu. Dokładnie, zgadzam się. Być może struktury były ukryte, aby wyglądało, że to jest zimowy pałac? Jeżeli byś zawiązał te ciało dookoła dolnej części struktury, wyglądają jak wiśniaki. Nie ryby, syren. A ten byk tutaj także jest w połowie rybą. Jeżeli schowamy dolną część, to przypomina byka. Kozioł, byk przypomina byka. Pozostała dwójka, która nie może kogoś udawać, została przykryta. Więc ten pałac jest jedny, został zrobiony tak, jak wyglądać, jak zimowy pałac wyglądał. Na to wygląda, panie Schiltz. Na to, że potrzebujemy konsultować nasze śledztwo w także jesiennej stronie. Holit! Ja pierdzielę, wiedziałem! Pan de Best i sędzia Courtney? Hej! Wy goście ponownie? To jest problem, no bo widzisz, to jest moje miejsce zbrodni. Panie Edgeworth, wyglądałoby na to, że moja moc jest niepotrzebna. I że tutaj jesteś, wtedy wyglądałoby na to, że wciąż nie zrozumiałeś moich ostrzeżeń. Ej, przepraszam, przyszliśmy tylko do muzeum, nie mogę sobie odwiedzać muzeum. Go! Tym bardziej, ty wiesz, jak twoje akcje mogą być użyteczne dla tego detektywa. Kłopotliwe. W imię bogini prawa muszę dodać mój osąd. Mówiłem ci, przyjaciółko, byłem osobą, która powiedziała pana Edgeworth'a wyprowadzić śledztwo. Naprawdę? A więc, płaskostopie, będziesz musiał zrobić to. To? Tak, to. Racja. Zmniejszyć swoją wypłatę. Będę patrzył na twoją następną wypłatę. O, zawsze chciałem to powiedzieć. Jesteś żadnej osobą, która by mogła to zrobić, przyjacielu. Wstrzymaj się, konie, Tevez. Ja tylko kooperuję z policją jako świadek w tym wypadku. Detektyw Gamszu nie jest winny. Więc tak to jest, no cóż. Powinienem więc podnieść jego wypłatę? O mój Boże! Nie, to nie jest to, co wspomniałem. Ale byłoby naprawdę miło, gdyby moja wypłata wzrosła. Twoja litość jest poruszająca, Sebastian. Ale takie rzeczy mogą prowadzić do pomyłki w przyszłych osądach. Czyli co, jednak mógł zmniejszyć jego wypłatę? Prokuratorze Edgeworth i wszyscy jego kompani, proszę, niech wszyscy odejdą z tej świętej strony. Ale to jest... dopiero co tutaj wyszliśmy. Osoba, która daje błogosławieństwo bogini prawa, jest od tego dalekiego wypadku, Sebastian. Jezowy, pan de Bec jest z prokuratorem w tej sprawie. Tu nie zgadza, panie Edur. Twój występ się zakończył. Tym bardziej mam już swoje oczy na winowajce. Że jak? Kto niby? Niech powie, że Larry Bac to jebne. No cóż, naturalnie. Ten artysta. Że ja? Nie pytaj mnie, nie mogę zrozumieć jego rozumowania. Jeżeli nie rozumiesz, jak należy prokurator myśli, to proste, pokażę ci to. Dałbym na to, że nie wie, co w ogóle to słowo znaczy. To się zgadza, Sebastian. Prokurator Edgeworth jest raczej niewiarygodny. Niewiarygodny. Ona nonszalacko go porobiła. Nie lekceważ mojej inteligencji, zdobywania inteligencji. Ja dopiero co wszedłem od lekarzy i zapytałem doktorów tutaj na temat powodu trującego gazu. I jaki był powód? Coś normalnej substancji. Jak się to nazywało? Wstrzymaj się na moment, zadzwonię do doktora, aby się upewnić. Skoro Sebastian jest na telefonie, odpowiem za niego. W tej sprawie, dlaczego nie powiedziałaś nam wcześniej, zanim zadzwonił? Trujący gaz jest oddany połączeniem dwóch różnych typów chemikalii. Nazywają się normalium i fatalium. A więc te chemikalia, czym są dokładnie? Normalium jest czerwonym trucizną, którą jest używana w normalnych produktach. Która jest znaleziona w malowidłach i farbach oraz innymi rzeczami, ale to nie toksyczne własnej sobie. A więc mówisz, że ta substancja jest to dla każdego? Tak. Ale fatalium jest z innej ręki, nie tak łatwa do zdobycia. Jej imię brzmi raczej niebezpieczne. Do czego jest używana? To reaguje... Aha.
jest bardzo dobrze znany jako Megaton Metaxion X Atalium. Także ma biały, gorzki kolor, ale nie jest sprzedawany w sklepach. To jest prawie niemożliwe, aby zdobyć coś takiego. Właśnie teraz szukamy, jak te chemikalia mogły zostać zdobyte. Okej, okay, wiemy, jak się nazywają chemikalia. A czy nie jest oczywiste, że osoba, która ma dostęp do czegoś takiego, to jest Delicia Scones? Jest w końcu tym, zacytuję, nie? Farmaceutyczka z Anglii, kocha te sery. No właśnie, z farmaceutyczką mogłaby mieć dostęp do takich chemikali. Okej, mam nazwę tych chemikali. Sędzia Courtney właśnie nam powiedziała. Nie potrzebujemy słuchać tego ponownie. A? Okej. Okay. Więc przejdę do rzeczy. Mierzę normalium jest także używane do malowidła, prawda? Dzisiaj z każdego, kto odwiedzałby tą arcydzieła, żeby jedną osobę przyniosła sobie farmę. Ten artysta! A ty! Przestań mnie traktować jak winowajca! Sprzeciwiam się tej czerwonej... czerwonej farbie na twojej palecie. Hej, Angie! Nie myślisz, że ten prokurator jest raczej idiotą? Dokładnie, jednakże ja tylko znam go od jego okresu czasu. Jego logika jest zawsze absurdalna. Hej! Ignorujcie mnie! Jest w porządku, Sebastian. Oni robią to, ponieważ oni się boją ciebie. Jak pierwsza gwiazda, która pojawia się na nocy, pokazuje rozumowanie i rozbłyska na niebie. Pierwsza gwiazda jest najlepsza. Nieźle. Hej, goście! Lepiej, abyście to słuchali! Błyskająca Luka pada the best. Teraz artysta był pierwszą osobą, która rozwiła ciało, więc naturalnie on jest najlepszym podejrzanym. Trujący gaz był spowodowany przez normalium, chemikalię, która została znaleziona w farbie, prawda? A on nosił farbę obok ofiary. Jako, że miał farbę obok ofiary, to było, miał najlepszą szansę. Farba razem z świadkiem, jakoby się pierwszym świadkiem. Tak, to udowadnia z winowajcą. A więc, co myślisz, Justin? Pierwszy raz podziałeś lepsze zeznania niż zwykle. Nie możemy zignorować tej możliwości. A więc dobrze, panie artysto, proszę, powiedz nam prawdę. Czy ty zostawiłeś czerwoną farbę na miejscu zbrodni? A może podobałeś, żeby teraz gastrujący wyszedł? Tę rzecz, jaką zostawiłem za sobą, to była moje połączenie miłości z tobą! Proszę uważać, co mówisz. Mój mod już jest przygotowany, aby wydać werdykt. Proszę, nie zwracaj uwagi na stanowisko tego człowieka. Hej, hej, wy goście! Ignorujcie moje rozumowanie, to po prostu jest bezpieczne, jeżeli nie zrobi tego niczego dobrego. Panie Dwarf, jeżeli już jesteś przyznałeś do porażki, to będzie sobie po prostu wyjść. Ha! Nawet ja nie pomyślałem, że mieć... Nie mam czasu, aby mieć rozmawiać się z twoim niedorzecznym rozumowaniem. Mieć się z tym niedorzecznym rozumowaniem. Ponieważ twoja logika, która rozpłyska, wcale nie rozpłyska. Jestem lepszy podejrzany, normalnie nie mogę. Nawet jeżeli farba mogła sprawić trujący gaz, to nie oznacza, że on jest winny. Haha! A więc jeżeli farba nie jest powodem, to oznacza, że nie jest także niewinny. No teraz starasz się brzmieć mądrze. Udajanie pana Edgeworth'a nie sprawi, że będziesz bardziej cool. Kej! Proszę, nie mów! Nie rób pamiętań tych złych. No i teraz już raczej czas, aby moja rolika rozbłysła. Farba razem z pierwszym świadkiem to bardzo udowadnia, że jest winowajcą. Naprawdę twierdzisz, że Larry jest winny tylko przez to? He? Masz problem z tym? Jeżeli masz problem, to zaprezentuj dowód. Panie Edward, na to, że naprawdę chcę, abyś to zrobił. Dokładnie, wtedy zrobię tak, jak życzy i zaprezentuję dowód. Podałbym na to, że nie zwracam uwagi na to, co inni ludzie mówią. Tutaj czy za sprzeczność w zeznaniach pana rodzice pana The Best. Dlaczego w ogóle robi ten telefon? No tak nie dość szybko, to jest strata czasu. Nie o co chodzi, że on nie mógł mieć dostępu do tej drugiej farby, nie? Brakuje fatalium. Panie The Best, twoja logika jest raczej spadającą gwiazdą niż rozbłyskającą. Aha! Rozbłyskiwanie jest lepsze niż strzelająca gwiazda. Rozbłyska jak spadająca gwiazda, prawda? Być może w świętym momencie, ale tym razem się spaliła. Trujący gaz, faktycznie, który był w środku tej szklany, jest... Dochodzi o cyren. Dokładnie. A więc tutaj był artysta, który dał ten gaz, prawda? Użył normalium z czerwonej farby.
Jako twój... drogi kolega, dam ci słowo rady. Słuchaj wyjaśnienia innych. Trujący gaz nie był spowodowany przez wymieszanie normalium i fatalium razem. Normalium zawierane w czerwonej farbie nie wystarczy. He? Naprawdę? Ale myślałem, że słyszałem, normalium spowodowało fatality. A, czy fatality to upadek. Nie mów mi, że po prostu ci się źle usłyszało raport naukowców. Cholera! Przez czas Larry odkrył ofiarę. Kiedy odkrył ofiarę, to pokój był wypełniony gazem trującym. Na czas to jest zrozumiałe... To teraz już rozumiem, jaki głupi jesteś. Hej! Co ty można myśleć, że jest głupi? Starałeś się użyć tego słowa wcześniej. Wciąż nie wiesz, co to oznacza. On ma znaczenie, że brakuje ci zdolności. Nie wyglądało na to, że głupota ma kolejne inne znaczenie. Łapie! Robisz to mi ze mnie jaja ponownie! Mówię, że jesteś niedorzeczny ze swoim śledztwem. Zanim będziesz obrażał Sebastiana, wciąż mam więcej wątpliwości do twojego własnego stanowiska. Nie wiem, rodzaj wątpliwości. Jak wszyscy wiemy, pan artysta mógł po prostu sobie wejść do jesiennego pałacu wcześniej. To jest drzwi zamknięte. Tym bardziej, czy masz jakiś dowód, czy czerwona farba jest niepowiedziana w sprawę? Najważniejszy fakt jest to, że to nie jest czerwona farba. Czerwone normalium i białe fatalium. Jak dokładnie te dwie substancje zostały niby zmiksowane? Wierzę, że to jest nasz główny problem, z którym się będziecie zmierzyć. Naturalnie. To by była robota Sebastiana, aby prowadzić śledztwo na ten temat. Gdyby nie twoja interwencja, już byśmy to znaleźli. Nigdy nie chciałem wam przeszkadzać, a tak z drugiej paczki. Chciałem kooperować, współpracować. Nie mów mi, że chcesz powiedzieć, że znasz powód trującego gazu. Jak trujący gaz się zaczął, mam coś, co może rzucić na to światło. Sebastian, nie daj się nabrać na ten blef. No dalej, z początku. Usłyszmy, na co wpadł. Jeżeli tak mówisz, Sebastian. No dalej, pokaż nam. Jak nieutrujący gaz zaczął się rozprzestrzeniać? Nie możesz to zobaczyć, ten kawałek dowodu? To ma ślady trującego gazu. Sebastian, nie słyszeć to pana czorfa. Jego głupia logika jest bardzo trująca i nawet winna. He? Te przesunięcie. Właściwie się wycofał. Ha, o to chodziło! Nie podoba się, panie Edżor. Użyj swojego trującego języka, jak zawsze robisz. Muszę mieć dowód, który pokazuje, że normalium i fatalium były zmiksowane. Czerwone normalium i białe fatalium były zmiksowane, he? Jak niby? Naprawdę chyba nie mówisz, że to jest powód trucizny. Ha, no to już nawet nie zdążyłeś. To naprawdę, to nie stoi zbyt normalnie. Te czerwone łzy, które Larry widział, nie są normalium. He? Czekaj moment! Jeżeli to były chemikalia, czy to oznacza, że duch dał tutaj trujący gaz? Nie ma czasu, aby grać z nim. Czerwone łzy od normalium. Nie mogę zostać załączony przez teraz gaz trujący w własnej sobie. Czerwone requium było zmiksowane. Czerwona farba została zmiksowana w tej kratce, aby stworzyć trujący gaz. Czy jak? Gdzie ty widzisz dowód, który pokazuje, że chemikalia zostały zmiksowane? To może tak zobaczone na tym szkicu. Tutaj jest dowód. Pokaż dowód, który pokazuje, że to ma chemikalia zostały zmiksowane. Kiedy połączysz czerwony z białym, powstaje róż. Różową plamę możemy zobaczyć pod tą strukturą. To jest dowód, że chemikalia zostały zmiksowane. Czekaj moment! Ja przecież tego nie łapię. Jak niby dokazuje, że normalnie i fatalnie zostały zmiksowane? Skromadzę tutaj artystę, który się niby na tym artystę, który jest freelancerem, niech nam to wyjaśni. Stary, twoja fantastyczność jako artysty, co wiemy o miksowaniu farb? Co się stanie, jak dodasz, co musisz dodać do czerwonego, aby zrobić różowy? Nie rób ze mnie głupca, Eci! Bierzej przeczytałem średnią szkołę. Tak, średnią. Gimnazjum. Dodajesz biały do czerwonego, aby mieć różowy, to jest typowa wiedza. Cóż, technicznie to jest różowy... Róż różany, albo róż dziecka i takie inne. Wystarczy. Teraz już rozumiesz, panie The Best? A! To tak to jest! Przez miksowanie normalium z białym fatalium masz różowy! Tak, dokładnie. Trochę mu to zajęło. Ha! Rozumiem. Na to, że pan The Best nareszcie załapał. Ale Justin Courtney nie. Pokażę Edgeworth.
Zaprezentowałeś tylko nam jedną możliwość. Naprawdę wiemy, że ten kolor był powodem sfiksowania tych dwóch farb? Tym bardziej, ten szkic był narysowany przez podejrzanego. Nie mogę uznać, dać wiary w to. Narysowałem to, co widziałem. Jak mogłem im ukłamać? Panie artysto, nie pozwoliłem ci mówić. Taka zimna. Ale to ta część jest szarująca. Oczywiście. Chciałbym, żeby prawda wyszła na światło dzienne. To nie byłoby troszeczkę głupie, aby pogarszać moją pozycję jeszcze bardziej. Czy nie odpowiesz na moje pytanie z wcześniej? Jak wiesz, że pan artysta nie wszedł do tego pałacu jesiennego? Jeżeli nie możesz tego udowodnić, nie ma tutaj miejsca wątpliwości, aby argumentować. Hej! Czy nie mogliby się znaleźć, gdybyśmy rozmawiali to z ofiarą, przyjaciele? Ofiara Dan Gustavia, a która jest nieprzytomny i w krytycznej kondycji. A, to się zgadza. A więc dobrze, Sebastian. Robimy teraz sobie śledztwo na miejscu zbrodni. A wy, proszę, niech wszyscy wyjdą. Hold it! Nie wiem, kto powiedział. Hold it! Hold it! Hold it! A nie, to był hold it! Jeżeli chcesz zająć stanowisko w sądzie, to zrobisz nam więcej problemów jako sędzia. Czy jest coś, co chciałbyś powiedzieć, panie artysto? Cześć, swoje konie, panno! Spoko piękność! No się Justin Courtney. Proszę, nie dawaj, ja zwracaj się do mnie takim dziwnym tytułem. Och, nareszcie wydziałaś mi swoje imię! Miło mi się poznać, Justin! Jestem Loris Dole, ale możesz mnie nazwać Loris! Panie artysto, proszę, przejdź do rzeczy. Panie Zuzie, przypomniałem coś, czego nie miałem czasu jeszcze nie powiedzieć. Kiedy pierwszy raz wyszedłem do tego pokoju, był zamknięty, więc nie mogę wejść. Ale wtedy ten stary gość nagle wypadł z tych drzwi. Ja nie wierzę, jaki Larys ma ryj, ja pierdzielę. Wydałoby na to, że ten pokój w tym pałacu był zamknięty od środka. Ale... wiesz, jak mówisz, tak było, nie starczy, że drzwi były zamknięte. Bez dowodu, twoje stanowisko nie ma wagi. Objection! No cóż, dlaczego nie pozwolisz wujkowi Rejowi tego dowodnić? Że jak? Przede wszystkim możemy potwierdzić, że pokój był zamknięty także. Prawda, Miles? Tak, pan tam to bardzo dobrze. Zimowy pałac był chyba tutaj. Zamknięte. To jest zamknięte. To dziwne. Powinni już otworzyć muzeum. Aż dopóki był wybuch gazu, nikt nie mógł wyjść z tego pokoju. Znaczy obczyci gaz. Być może podejrzany wszedł sobie do pokoju z ofiarą w trakcie tego gazu. Jak się rozpylał. No może zobaczyć, ten człowiek nie oddychał się tego gazu. Nie sprawdzić tego rzeczy, odnajdziesz, że nie ma przy sobie także maski gazowej. Tak jest, a więc dobrze, nie mam innego wyboru niż się zgodzić. To było łatwiejsze niż się spodziewałem. Tak czy inaczej, przypuszczam, że to trzecia podejrzenia na temat Larego? Dołu na to, że logika pana DPS jeszcze raz zawiodła. Ohoho! Nie, dokładnie. Ja po prostu nie mam wystarczająco informacji, to wszystko. Tym bardziej moje rozumowanie jest jeszcze przed czasem. Naprawdę ma dziwne sposoby, aby mówienie na temat tego, że jak praca nie wychodzi. W tej sprawie jest jeszcze jedno bardziej osoba, która podejrzana mogłaby zająć stanowisko. Panie artysto, jak na razie możesz odejść. Ha! Ale chciałbym porozmawiać z tobą jeszcze troszeczkę, Justy! O, odrzucone. O, twoje zimne zachowanie zostawia mnie podjaranego jeszcze bardziej! Ten inny podejrzany to... farmaceutyczka, która nazywa się Degiscons. To faktycznie byłoby ciężkie dla artysty, aby zdobyć fatalium z megatoksinem X. Ale farmaceutyczka mogłaby mieć dostęp do czegoś takiego, he? Sąd robi przerwę na 10 minut. Sebastian, byłby najlepsze, gdybyś przyniósł ją tutaj jak się tylko da. No lepsze? I gdybym ją tutaj przyniósł tak bardzo szybko? Aha! Brzmi wspaniale! Zostańcie do mnie! Hej, po swym stopie! Drodzimy śledztwo! Łapię. Nie mów mi. Sędzia Kreutki podejrzewała ją od samego początku. Szkoda pana DPS nie była żadną pomocą. Sędzia Courtney. O czym ona myśli? Halo? Aha. Więc dobra ludzie, przyjaciele. Kontynuujemy sobie następny odcinek. Dopiero jak to się skończy. Ta.